Założycielem grupy Big Band Fredens był nieżyjący już Zygfryd Daszkowski. Na początku swojej działalności nazwano tę formację muzyczną Big Bandem dziecięco-młodzieżowym. Nazwa Fredens po raz pierwszy oficjalnie została użyta w 1992 roku i trwa do dziś. Po śmierci Zygfryda Daszkowskiego batutę przejął jego syn Grzegorz, który kontynuuje rodzinną tradycję. Big Band przez 20 lat uświetniał różnego rodzaju uroczystości miejskie, powiatowe, gminne, a także koncertował za granicą. Sztandarowymi imprezami tej formacji były kościerskie spotkania muzyczne organizowane co roku w maju. 20 lat szybko minęło. Cieszymy się, że dotrwaliśmy do tych 20 lat. Dzisiaj jubileuszowy koncert, mam nadzieję, że wszystkim utkwi w pamięci, a poszczycić się choćby tym, że 20 lat. 20 lat istnieje, jest to działalność, typowa działalność amatorskiego ruchu muzycznego i istnieje. Jest to, wydaje mi się, największym sukcesem miasta, dyrektorów kościerskich, zawsze Kościerskiego Domu Kultury, którzy zawsze wspierali w sposób aktywny tą działalność. 20-lecie to także okazja do snucia planów na przyszłość. Szef Big Bandu myśli o dalszym rozwoju tej formacji. Chcielibyśmy się rozwijać, planujemy jakieś warsztaty ze słynnymi jazzmenami, planujemy jakiś rozwój, nie ukrywam, ja jestem młodym człowiekiem, chciałbym się też czegoś nauczyć. Zobaczymy, na ile nam pozwolą finanse, na ile nam pozwoli czas, na ile nam pozwoli utalentowana młodzież. W jubileuszowym koncercie uczestniczyli byli i obecni członkowie Big Bandu. Goście wręczyli zespołowi kwiaty i upominki, natomiast widownia nagrodziła muzyków gromkimi oklaskami.